O, wygląda na to, że mamy tutaj pościg. Mamy cię! Chłopaki, a właściwie dlaczego ścigaliście małego Jerry'ego? Aha! Zastępujesz dzisiaj swojego tatę, tak żeby miał wolny na dzień ojca? To bardzo miło z twojej strony. A ty, mały Jerry, powinieneś jeździć zgodnie z przepisami. Hej, zwolnij! Tyler mówi, że w naszym szpitalu wybuchł pożar. Powinniśmy natychmiast to sprawdzić. Amber, powiedz nam, co tu się stało. Wszystko jest w porządku? Ale przecież Tyler powiedział, że... Dzieciaczki, chyba Tyler wykręcił wam psikusa. Masz rację, nie powinniśmy mu tego tak popuścić. On nie powinien stroić sobie takich żartów z patrolu policyjnego, prawda? To dobry pomysł. Zobacz z góry, dokąd pojechał. Okej, chłopaki, już wiemy, w którą stronę jechać. Tam jest! Szybko, nie pozwólcie mu uciec! Jesteś złapany! Aresztujcie go! Nie chcesz z nimi jechać, Tyler? Ale oni są z patrolu policyjnego. Nie masz wyboru. Oni naprawdę pełnią tą funkcję. Przynajmniej dzisiaj w Dzień Ojca. O nie, znowu! Chłopaki, zróbcie coś! Dobra robota, patrolu. A ty, Tyler, nigdy nie powinieneś pogrywać z patrolem. Posiedzisz sobie tutaj i przemyślisz swoje zachowanie. Zobaczcie, jadą wasi rodzice. Wyglądają na bardzo z was dumnych. Zrobiliście dla nich najlepszy dzień ojca.
Hej, mały Franku, czy to właśnie stąd nauczyłeś się tych ruchów? Taniec, tatusia. Idealny sposób na celebrowanie Dnia Ojca. Bawcie się dobrze, moi przyjaciele. Miłego dnia. Patrol policyjny. Chyba dzisiaj coś jest nie tak z Piklą. Hej, Hektor, też to zauważyłeś? Wydaje się zagubiona. Hej, Piklo. Hektor obserwował cię, jak jechałaś. Czy coś nie tak? Zgubiłaś się, jadąc do ekipy budowlańców? Mówisz, że wszystkie znaki na drogach wskazują w złych kierunkach? Jedź z Hektorem na komisariat, Piklo. Matt i Frank muszą o tym usłyszeć. Matt, Frank, potrzebujemy was. Hektor znalazł zagubioną Piklę w mieście samochodu. Wygląda na to, że mamy problem ze znakami. Hektor mówi, że zabierze Piklę do ekipy budowlańców, a wy, chłopaki, zbadacie tę sprawę. Co widziałeś, Matt? Pikla miała rację. Ktoś obrócił wszystkie znaki do góry nogami. Nawet znak szpitala jest zły. Lepiej szybko dogoń Franka i zacznijcie badać, kto jest autorem tego przestępstwa.
Frank widział coś podejrzanego. To Tyler Tai i on coś zrobi ze znakiem waszego komisariatu. Wygląda na to, że patrol policyjny ma już plan, jak złapać Tylera. Tak jest, Tyler. Przyłapaliśmy cię na manipulowaniu tymi znakami. Haha, tak szybko nam się nie wymkniesz, Tyle. Cóż za wspaniały dzień pracy, chłopaki, jesteście najlepsi! A ty, Tyle? Cóż, jedynymi znakami, jakie będziesz mógł teraz się pobawić, to te w więzieniu! Patrol policyjny! Cześć, Karl! Wygląda na to, że jesteś dzisiaj w dobrym humorze! Chwila! Czy twój dom się pali? To znaczy, dom super ciężarówki? Lepiej szybko zawiadommy patrol policyjny! I nic się nie martw, oni nikomu nie powiedzą, że jesteś super ciężarówką. Patrolu! Transformers Carl ma kłopoty! Jego dom się pali! Jeżeli czegoś nie zrobimy, wszyscy dowiedzą się, że jest super ciężarówką! Nie wiedziałeś, że Carl jest super ciężarówką? Cóż, teraz musisz zachować ten sekret! O nie! Ogień staje się coraz większy! Kurczę! Wygląda na to, że Frank nie da rady go ugasić samemu! Hector leci po pomoc, Carl! Matt sądzi, że powinny założyć maskę, tak żeby nikt nie poznał ciebie. Nic się nie martw, Frank. Pomoc już nadchodzi. Chłopaki ugaszą pożar w mgnieniu oka. Twoja maska zadziałała! Carl, nikt nie zauważył, że jesteś super ciężarówką! Doskonale! Susie pilnuje, żeby ogień nie wtargnął do twojej sekretnej jaskini. A tam jest Ben. Zaopiekował się tymi roślinkami. Jak zwykle. Nie będzie mu łatwo ochronić te drzewo. Całe szczęście, że Czarek może sięgnąć tak wysoko.
Nareszcie udało się ugasić pożar. Cóż za wspaniała praca zespołowa. Hej, a gdzie jest superciężarówka? Sprawdza, czy jego jaskinia jest cała? Mam nadzieję, że nie ma tam dużo zniszczeń. Mam dobre wiadomości. Super ciężarówka mówi, że ogień nie wtargnął do jaskini i wszystko jest okej. Zwykle to miasto potrzebuje pomocy super ciężarówki, ale tym razem to super ciężarówka potrzebowała pomocy. A wy, przyjaciele, pomogliście mu. Dziękujemy wam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Patrol policyjny. Cześć, Kari. Ale to ładnie pachnie. Musisz być wykończona pieczeniem tych wszystkich ciast. Myślę, że już czas iść spać. Co to było? Usłyszałaś coś w kuchni? Pojedźmy tam i sprawdźmy. O nie, gdzie są twoje wszystkie ciasta? Nic się nie martw, Kari. Zaraz poprosimy patrol policyjny o pomoc. Chłopaki! Kari potrzebuje waszej pomocy! Ktoś włamał się do jej domu i ukradł wszystkie ciasta! Przyjedziecie i pomożecie? Dobrze, zatem w drogę! Nic się nie martw, Kari. Zaraz znajdziemy złodzieja twoich ciast. Matt, szukasz jakichś śladów? Widzisz coś? Nie? Gdzie jeszcze możemy poszukać? Czy to są okruszki? Ty też znalazłeś ich trochę, Frank? Sądzisz, że złodziej zostawił za sobą ślad w postaci okruszków? Dobrze, zatem idźmy tym śladem. Hej, Hector, wznieś się w górę i zobacz, dokąd prowadzą te ślady. Zobaczcie, tam jest Tyler. Matt, Frank? Tędy. Hector chyba znalazł naszego złodzieja. Tam jest.
Czy to ty zjadłeś wszystkie ciasta, Carrie? Więc dlaczego masz usta pełne jedzenia? Hej, zatrzymaj się! On próbuje uciec! Mamy go! Dobra robota, patron! Tyler, czy teraz nas przeprosisz? Nie? Więc w takim razie czeka cię prysznic! Ha, a więc to jednak ty zjadłeś te ciasta! To bardzo niegrzecznie, patron! Teraz będziesz musiał pomóc Carrie od nowa je upiec. Pa, Tyler! Pa, Carrie! Do zobaczenia wkrótce! Patrol policyjny. Hej, Matt! Cześć, Frank! Jak się dzisiaj macie, chłopaki? Frank, Matt, widzieliście te mury? Zastanawiam się, kto je tak pobazgrał. Masz rację, Matt. Nie możemy tego tolerować. Musimy odnaleźć i złapać winnego tego czynu. Matt, Frank, widzieliście? Tam jest jeszcze więcej tego. Masz rację, Frank. Te bazgroły wyglądają bardzo podobnie do tych, co widzieliśmy wcześniej. Chodźcie, złapmy go na gorącym uczynku. Tutaj nikogo nie ma. Sprawdźmy następną ulicę. Patrzcie, chyba go znaleźliśmy. Koła do góry, jesteś aresztowany za... co? O, przepraszam, Gary. Myśleliśmy, że to ty pazgrolisz po tych ścianach. Okej, szukajmy dalej. Musimy go w końcu znaleźć. Tu nic podejrzanego nie ma. Tutaj też nie? O, cześć, Lucy. Tak, wiemy. Też widzieliśmy te farmazony na ścianach. Także teraz szukamy tego wandala i go znajdziemy. Uważaj na siebie. Pa, pa. Hej, zobacz! Co Billy Bulldozer tutaj robi? Myślę, że znaleźliśmy tego łobuza. Zaprzestań cokolwiek robisz, Billy. Wiemy, że to ty jesteś tym, co nabazgrał po ścianach. O kurde! Przepraszam, Billy. Pomyliliśmy się. Wygląda na to, że jesteś po prostu zajęty pracą. Proszę, zaakceptuj nasze przeprosiny. Okej, jedziemy dalej szukać tego wandala. Pa. To było dość kompromitujące. Musimy być bardziej ostrożni następnym razem. Macie rację. Nie możemy tak jeździć i winić każdego dookoła. To nie jest fair. Wiem, że jeszcze na to za wcześnie, ale czuję coś podejrzanego u Tylera. Takie stanie przy posterunku policji wydaje się dość podejrzane. Więc co myślicie, chłopaki? Bierzemy go? Świetnie.
Koła do góry, Tyler, zatrzymaj się. Wiemy, że coś knujesz, a teraz mamy na to dowód. Mamy cię. O nie, Tyler próbuje uciekać. Łap go, Matt, szybko, szybko. Wiem, Matt, Tyler jest wyjątkowo szybki. Gazu, Matt, szybciej! Okej, zadzwońmy po Hektora helikoptera. Hej, Hektor, potrzebujemy twojej pomocy w złapaniu Tylera. Pospiesz się, proszę! Tyler jest dla nas za szybki. Musisz dać gaz do dechy, Hektor. Złapmy go w końcu! Dalej, Hektor, szybciej! Nie pozwól mu uciec! Świetnie, Hektor! Wspaniała robota! Dziękujemy ci! Bez ciebie nigdy nie dogonilibyśmy Tylera! Pa! Do zobaczenia! A teraz czas na rekompensatę, Tyler. To cię nauczy, żeby nie wandalizować. Dobra robota, Matt. Dobra robota, Frank. Do zobaczenia wkrótce, chłopaki. Pa, pa! Patrol policyjny. Hej, chłopaki. Mamy dzisiaj wspaniały dzień, czyż nie? Wow, uważajcie! O nie, Ben! Czy wszystko w porządku? Dobry pomysł, Katie. Poprośmy patrol policyjny o pomoc. Hej, chłopaki! Ben miał właśnie wypadek. Możecie przyjechać? Świetnie! Zatem lecimy! Szybciutko, chłopaki! Frank, czy dałbyś radę wyciągnąć stamtąd Bena? Dobra robota. Wspaniale! Zawsze masz ze sobą zapasówkę! Czy tak lepiej, Ben? Wow, to było fenomenalne, Frank! Ciekawe, co sprawiło, że Ben stracił kontrolę? Aha! Tylko skąd pojawiły się te wszystkie kuleczki? Może ty wzniesiesz się w górę i sprawdzisz, dokąd prowadzą te kulki.
szybko, chłopaki! Zobaczmy, skąd one pochodzą! Hej, ciekawe co maluchy tam wyprawiają. Kulki! Nic się nie martwcie, dzieciaczki. Nie jesteście w kłopotach. Czy Matt może sprawdzić waszą torbę z kulkami? Zgadza się. Te kuleczki musiały wypaść przez tą dziurkę w worku. Nic się nie martwcie, dzieciaczki. Zaraz ją zaszyjemy. Dobra robota, ekipo. Do zobaczenia, przyjaciele. Do zobaczenia w następnym odcinku.